Witam wszystkich z tej strony Refus i this is where the fun begins. To powiem tak, to będzie ciężko teraz rozegrać pod roleplay. Koalicję składającą się z całych Niemiec. Robiłem co mogłem, żeby zrobić sojusze i tak dalej. Też troszkę akurat wyszedłem w ten sposób z roleplayu, ponieważ no wiecie, starałem się robić sojusze, a mój skill dyplomatyczny, raczej z mojego władcy, no to jest jaki jest. O, w sumie zapomniałem, to rzeczywiście. Usunąć tego doradcy dyplomatycznego, bo mój władca ma dwa skilla. No i this is where the fun begins. Można powiedzieć, że mamy szansę. Ja z gorszych koalicji wychodziłem, ale niestety też z łatwiejszych koalicji nie wychodziłem. Bywały takie kiedyś. To zależy od sojuszników, jak oni tutaj wszystko poradzą sobie. Więc w takim razie walczymy. Ja, Austria, kolonie francuskie, ogólnie Francja, Livonian Order, Milan, Mołdawia, Psków, Szwecja, jakieś Terre Nueve, co to kurwa jest? Chyba coś znowu francuskiego. Kontra Hre, i co ja mogę wam więcej powiedzieć? Naszym głównym wrogiem jest Groningen, która znajduje się tu, więc muszę się przebić przez północne Hre. Dobrze, że z kilkoma państwami miałem trusa, bo wypisowałem ich w poprzedniej wojnie. Czy agresywna ekspansja by sprawdziła... Tak, możliwe, żeby sprawiła, że dołączał, ponieważ chyba było coś takiego, że jak jest koalicja, to można się od 40 agresywnej dołączać. Chyba, że kiedyś tak było i ja mam stare informacje. Dobra, to w takim razie musimy skupić całą naszą uwagę na tej koalicji. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Muszę poczekać chwilkę, aż będę miał... Któryś fort mnie blokuje. Aż będę miał po prostu pełny podgląd na to, co się dzieje na świecie. Gdyż obecnie mam... Nie mogę tego kliknąć, żeby zobaczyć, bo nie mam raz dyplomaty. O, nie chcą mnie przepuścić, gnojki. No to zobaczymy za chwilę. Nie chodzi mi teraz o wojnę, że zobaczymy za chwilę. Tylko zobaczymy, czy ktoś nie da przemarszu, bo zaraz pewnie będziemy mieli przemarsz przez całą Europę. Więc tak, mam troszkę generałów. Zrobiłem kolejną armię, jestem pod kurek teraz, jeżeli chodzi o armię. Ale mam 350k zapasu manpowera. Wątpię, żeby jakiekolwiek inne państwo miało tyle manpowera. O, Dortmund opuścił koalicję. W momencie, jak koalicja walnęła. Dobrze, czy mogę teraz przejść? Tak, coś tak czułem, że zaraz dostaną przemarsz. Ja dostanę przemarsz. Zaraz, zrobię coś takiego. Rozsunę swoją armię. Najważniejsze jest... A, właśnie, zapomniałem. Trzeba flotą ruszać. Może nawet damy... A, to niby nie jest ten. To niby jest źle roleplayowo. O kurczę, dobra, wiecie co jest roleplayowo, żeby się schować teraz. Bo jednak flota całych Niemiec jest troszkę zbyt silna dla mnie. Chciałbym zobaczyć, jakby to było, jakbym walczył ja kontra Niemcy, a nie ja kontra Hre. Bo Niemcy jako takie są zapewne słabsze niż Niemcy podzielone. Zjednoczone byliby słabsi. Najważniejszą rolą naszych sojuszników jest odwrócenie uwagi, zanim my do Groningen dojdziemy. Też nie chcę rozdzielać zbytnio wojska z powodu po prostu obawiania się, że dostanę w pierdzie z tego powodu. Akurat plus jest taki, że wcześniej pobudowałem na zachodniej granicy czteropoziomowe forty. Coś wyczułem, też mój władca wyczuł, że granica zachodnia może być bardziej niebezpieczna niż wschodnia i że bardziej trzeba się obawiać Niemiec niż Rosjan. No i dzięki temu jesteśmy przynajmniej przygotowani na to, co się ma teraz stać częściowo. O, bijemy się na morzu. Ważna bitwa. Mamy teoretycznie szansę. Oni walczą heavy shipami na zamkniętym morzu. My mamy jeszcze flagshipa. Morale im spada szybciej. Tylko nie mają transportowych okrętów. Ja mam. Jak transportowe okręty padają, to spadają morale. Niestety. O, ale udało się tutaj zająć prowincję. Bardzo dobrze. Żeby pójść tutaj oblec im stolicę. Nie, ja się wycofam. Dużo warscora tracę w tym momencie, ale to była przegrana bitwa. Flagshipa nie straciłem, co prawda, ale jednak. Troszkę muszę zaryzykować i podejść do przodu bardziej. Cały czas muszę tutaj trzymać armię w zapasie na wszelki wypadek. Czy oni mi coś oblegają? Nie, musiałbym mieć armię, żeby spalić.
No to local defensiveness, leci tutaj edykt. Niech już troszkę zabulę za te defensivenessy. A mi w sumie koło brzega teraz nie zajęli, bo będzie problem mały. Jest to separatyzm. Ja chyba stabilność podbiję na razie. Magdeburg zajęty. Dobra. Pójdźmy tutaj. To się przebić nie dość, że przez fortyfikację. Nie, zostanę. Troszkę dużo tutaj państw lata. O kurczę, tutaj stoję dwoma armiami. A Lauenburg padł. Nie. Stój, nie wzywaj żadnej floty. Jezus Maria. Wycofaj się do Malborka czy coś. Dobra, do koło brzegu znowu. Przynajmniej zabrałem im troszkę okrętów. Drezno zajęte, to bardzo dobrze, bo było mi troszkę problemem tutaj. Tutaj się bitwa szykuje. W takich przypadkach trzeba od razu całą armię podesłać. Właśnie tutaj. Mogę się nimi tu ruszyć, gdziekolwiek, coś. Okej, o. Też już trzeba podesłać całą armię, już za późno. Trzeba od razu podesłać tak. Kurde, nie dam rady tak? Nie, bym musiał przez tą ich armię tutaj się przebijać. Ale wygraliśmy. Kurde, dopóki nie pójdą na fort, to mi tak to średnio leży, żeby... O, kolejna bitwa będzie, paroma tysiącami. Rostock zajęty. A dalej tak średnio mogę się ruszyć. Dobra, pójdźmy tutaj na tą bitwę, jakąś. Fortyfikacje mi na razie nie zajmują. Te bitwy, co teraz wygrywam, dają mi show superiority, więc to jest spytkę. Zajmuję kolejne prowincje. Mogę zaryzykować i podejdę tutaj. Jak jest teren? Pewnie las. No w Niemczech wszędzie jest las. Ty. Akurat się Art of War włączyło. Znaczy ten... Sabaton u mnie. Bitwa idzie dobrze. Celle udało się zająć. Jakiś bunt. To Livonian Order, to się tak średnio przyjmuje. Okej, wygrana, ale u nas z większymi stratami niestety. Trzeba podzielić z powrotem armię. Widzę, że mi generał chyba gdzieś umarł. Kurczę, mam nadzieję, że oni tutaj szybko się z nimi załatwią, rozprawią. Tak, rozprawili się z nimi dosyć szybko. Oni tutaj dostają łaka. Tu mnie zaatakowali. Kuźwa, zaznacz więcej tych armii! Tak to jest, jak nie mogę grać na pauzie z powodów roleplaya. O kurde, bele, ale tutaj poszli. Ale zdążę dojść. Zdążę dorzucić wojsko. Na minus 2 niestety, bo jeszcze przez rzekę dostałem. Ale full armią powinienem ich tutaj ścisnąć. Przynajmniej mam taką nadzieję. A jak nie, to stracę bardzo dużo warscora. Stracę teraz bardzo dużo manpowera. Nie ma opcji. Dosyłają za dużo. Kurde, ale straciłem 70 tysięcy. O, damn. Jak widzę, Francuzi biją się na morzu. Podeślemy im naszą flotę do tego. Miejmy nadzieję, że to przeważy o nasze zwycięstwo z Duńczykami na morzu. Co prawda Francuzi radzili sobie też nieźle, ale z nami będą sobie radzić jeszcze lepiej. Mainz prowokuje bitwę. Prowokowało. Rzucamy się tam od razu wszystkimi wojskami, ponieważ rzuciło się na naszą słabszą armię, nieliczną, żeby od razu inni nie pomyśleli, że mogą próbować się tak rzucać. No niestety, mamy niektóre armie rzeczywiście bardzo osłabione, ucierpiały w wyniku bitew. I musimy je odesłać i przeczekać troszkę czasu, aż będziemy mogli je rzucić na front. Okej, sprowokowali kolejną bitwę. I to sporo bitwa się zapowiada. Dlatego my tam też zareagujemy bardzo szybko. Najlepiej byłoby ich przegonić stąd kompletnie. Mają minus 1, bo las. I udało się ich przegonić. Jeszcze kilka tysięcy tutaj się rzuciło tak spóźnionych. Odbijają niestety prowincje, ale nam się liczy, dla nas się liczy oczywiście to, że zwyciężamy bitwy. Bo to jest cel tej wojny, żeby zwyciężać bitwy, show superiority. Postaramy się sprowokować kolejne bitwy. Mamy 133 tysiące wojska obecnie. To jest całkiem sporo, szczególnie, że będziemy mieli cały tylny rząd armat.
I zobaczymy, może uda się jakąś taką fajną wyżynkę zrobić, że oni będą spóźnieni do bitwy i po prostu będą wchodzić i ginąć, wchodzić i ginąć. Okej, teraz się szykuje duża bitwa, rzeczywiście. Oni mają minus 2. To musi nam dać zwycięstwo, szczególnie, że mamy dwa razy więcej armat niż oni. Ale to może nie robić różnicy, jak oni i tak czy tak obsadzą tylny rząd armat pełny. Mają dwa razy więcej piechoty niestety, więc dłużej wytrzymają. Mamy obecnie większe straty, chociaż to się szybko zmienia w zależności od kości. Kurczę, mają ogólnie dwa razy więcej woja tutaj. O cholera. Tak szybko se zerknę, jak radzą sobie inni. Kurde, no linię Marginota im przekroczyli. Austriacy biją się dzielnie, Mediolan też. Będzie chyba przegrana wojna niestety. A dobra, nie ma co. Nie ma co. Przegraliśmy bitwę. Zobaczmy suggest offered. To, żebyśmy uwolnili te jakieś państwo. No i się zgodzimy. Panowie, przegraliśmy. Przegraliśmy wojnę. Szczecin powstał. Bądźmy szczerzy, nie na długo. Niestety, jak tak teraz patrzę, jest prawdopodobna druga koalicja. Dlatego obecnie jedyne, co nam pozostaje, to czekać, że aż odnowimy sobie wojsko na spokojnie i się przygotujemy na więcej, no po prostu na więcej akcji. O, jakiś Jelecki jeszcze musieliśmy uwolnić. Niestety. No mówię, no nie na długo. No szkoda, bo nam psuje w tym momencie state i może dać Rosjanom chęć do zajęcia tej prowincji. A propos Rosjan, jak oni się trzymają? Mają jakąś wojnę obecnie z Transoksjaną, którą niby przepychają. Dobra, powodzenia Rosjanie, wiecie, w cudzysłowie. No nie, Węgrzy cały czas domagają się, żebym oddał jakieś prowincje. Znaczy, Czesi, nie wiem, co ja powiedziałem wcześniej. A teraz domagają się Frankfurtu. Co jeszcze wkurzy kolejnych tutaj ziomków z Hre, że unlawful territory. I mam nadzieję, że uda nam się to wszystko załatać do po prostu kolejnej możliwej koalicji. Kiedy ona ma... Do 30 roku mamy spokój, to jest przynajmniej pewne. Czy zdążymy zbić agresywną? Szczerze nie sądzę, a przynajmniej nie z każdym. O kurczę, Kolumbia jest obrońcą katolickiej wiary. nieźle. Rzeczywiście się odpalili. Pod kogo oni się uwolnili? Niebieskie, spod Francji? A może Hiszpania schrzaniła kompletnie sprawę? A kto tam wie, szczerze mówiąc, ale kolonie już na początku XVII wieku się uwolniły. Ciekawa sprawa. Wiecie co, tym Jeleccem zajmiemy się troszkę inaczej. Niestety wychodzę ponad diplomatic relation, ale po prostu weźmiemy go pod wasala i wtedy w ten sposób się go pozbędziemy. Jest to dla nas pewniejszy sposób niż zajęcie to siłowo, bo dzięki temu jesteśmy pewni, że Rosjanie, ani na przykład Kijów, nie postanowią zaatakować i ich zająć. Z powodu cięcia kosztów, które są potrzebne m.in. na rozbudowę ekonomii i dbanie o obecne granice państwa, gdyż może wystąpić jeszcze kolejna wojna koalicyjna, to na razie trzeba powstrzymać ekspansję. Mój władca postanowił właśnie troszkę poredukować liczbę fortów w naszym kraju do tych kompletnie niezbędnych przy granicach. Na przykład Kłapejda i Królewiec kompletnie w tym momencie odpadają, gdyż nie są w punktach strategicznych. Zostały forty na granicach, które będą kryć wejście wroga. Pieniądze oczywiście, nasz władca ceni pieniądze. Nasz władca jest administracyjnym władcą bardziej, ale musi być też przygotowany na zagrożenie płynące z możliwej koalicji. Wszystko będzie zależeć od tego, jak państwa za te 2-3 lata, w momencie jak się skończy trus, będą do nas nastawione. I kończymy tolerancyjne nasze humanistyczne idee. Tolerancja Hitenów na koniec oraz idea cost. Koszt przyszłości nam spadnie. Dobra, za dużo tych idei nam nie zostało do zrobienia, więc bardzo z tego idea kosztu nie skorzystamy, ale jednak to zawsze jest na propsie. O, Austriacy wbijają się ostro w Węgrów. Austriacy, gdyby nie to, że dostałem w tiry i wy jesteście mi na razie potrzebni,
to ja też bym wleciał po prostu i bym wam szybko już zabrał, co jest możliwe. Proszę, nie, to Transylwania, to przepraszam bardzo, Austriacy, ja tu was już przyzwyczajenia was wyzywam po prostu, sorki. O, nie dość, że Rosjanie mile nas wzywają do wojny z Rosjanami, to na dodatek gwarantują nam tereny. Władcy nie wypada odmówić ogólnie udziału w wojnie, jednakże szczerze mówiąc pomoglibyśmy nawet za free, żeby po prostu pobić Rosjan. Też to jest akcja do możliwość przetestowania naszego wojska. Niestety Szwedzi bardzo zły moment wybrali dla nas. Rosja cały czas ma zły moment, jeżeli chodzi o wojnę Rosji z kimś innym. Ale dla nas jest to problemem, że to może bardziej przychylić sprowokować Niemców do dołączenia do koalicji przeciwko nam. Pokończyły się pokoje. I co się dzieje teraz? Milion pokoi się pokończyło. Czy więcej państw niemieckich nie mogło być? No i na razie nic. Miejmy nadzieję, że tak pozostanie do końca. Znaczy do końca, no dosyć wystarczająco długo, żeby znudziło im się jakiekolwiek myślenie o atakowaniu mnie. I w międzyczasie zanektowaliśmy Inflanty kompletnie już. Porekrutowali troszkę wojska na szybko, widzę. Szybko porobimy sobie state'y. Oni mają jej Dorpat, gdyż wcześniej jak uwolniliśmy Dorpat, to oni go po prostu zanektowali. Dostajemy też tereny Petersburga do tego. I w ten... O, akurat Szwedzi skończyli wojnę. Dali mi jedną prowincję, jaką brzydką prowincję. Jak to teraz... Co ci Szwedzi zrobili? A miałem takie ładne granice. I teraz daj mi taki wypierdek. Chociaż co prawda w Rosji, a czy ten w stejcie moskiewskim, który planowałem sobie poklejmować jako przyszły mój cel. Ale tak czy tak, na chwilę obecną troszkę pobrudzili mi te granice. Skoro Zachód dał nam na razie spokój i nie wygląda, żeby na razie coś się zmieniło, skorzystamy, powiedzmy, z ich tutaj dobroci i zaatakujemy Wschód. Na razie nie będę tykać Zachodu, pomimo, że właśnie Brandenburgia blokuje nam porty. Ma jakiś dostęp do morza w ogóle, że nam porty blokują? Kto tam wie? W ogóle co możemy teraz wybrać ciekawego? Jako, że nasz wacer dobry w administrację, to myślę, że dobrym wyborem byłoby wzięcie Administrative Efficiency 5%, co da nam kilka bonusów właśnie w związku z punktami administracyjnymi, co oczywiście jest na plus dla naszego władcy. Kurczę, właśnie zauważyłem, że skończyły mi się klejmy na Krym. To niestety sprawia, że musimy troszkę odroczyć naszą ofensywę. Niestety walczą z Osmanami, jeszcze w wojnie są teraz. Oni czysto z Osmanami, Osmanie z Krymem, Abazinią, Nogajem, Ajamem i jeszcze kimś. Mam nadzieję, że Krym wytrzyma wystarczająco długo, żebym mógł tam wejść. W ogóle, co ja oczekuję od Krymu? Chcę naprawić state'a, który tutaj by tak ładnie wyglądał po prostu, gdybym zajął te tereny. I ewentualnie, to nie jest mój priorytet, ale zająć gdzieś mniej więcej te tereny, te dwa state'y jeszcze. To by ładnie tak pokazało Polskę, że ona cyk i rzeczywiście ta Polska się rozrasta, bo to wygląda tak, jakby była wcięta właśnie przez Krym i nie była w stanie tam wejść. Niestety w ten sam sposób wygląda od strony Mołdawii, ale my na razie Mołdawię kryjemy przed Osmanami, ponieważ czuję, że jakbym zerwał sojusz z Mołdawią, to Osmanie by natychmiast się na nią rzucili. Oj, Mołdawia. Właśnie jak mówiłem o Mołdawii, widziałem, że ona gdzieś wojsko przesuwała i wypowiedziała właśnie wojnę Mołdawii, Salzburgowi i San Marino. San Marino, które jest dosyć duże jak na San Marino. No ale pomożemy, bo why not? Czemu by nie pomóc naszemu sojusznikowi? I tak do wojny z Krymem potrzebujemy jeszcze kilku miesięcy. Rosja jest w międzyczasie klejmowana, już tak przyszłościowo. Chociaż tak średnio widzę, który Waca miałby to zrobić. Chociaż to trójki to nie jest źle, trójki to jest wystarczająco. W ogóle ile on ma sumy? Ma sumy 11 punktów, jeżeli dobrze liczę oczywiście, bo mogą nie umieć liczyć na przykład. Ma sumę 11 punktów, więc jest w stanie sprzeciwiać się szlachcie. Okej, czas skorzystać, że Krym się bije z Osmanami i możliwe, że część sojuszników się nie dołączy w międzyczasie do tej wojny i po prostu wjechać do Krymu jak do siebie. I cholercia jasna, zagapiłem się na inną wojnę kompletnie, skupiłem się na wojnie z Transylwanią i Krym się tutaj rozpanoszył. W ogóle gdzie Krym ma do jasnej cholery stolicę? Go to the capital province.
mają ją tu. W Kirimie. Czy ja mogę tam przejść? Na razie nie, bo Osmanie se stoją tutaj z wojskiem. Więc na razie to mi nie pozwala. Oni niestety wlewają się troszkę w mój kraj teraz. Widzę, że forty mam nieszczelne, bo sobie przeszli po prostu tutaj jak chcą. Mimo, że to kryje tu i nie powinni móc przejść. Ach, oni mają jeszcze przecież busta na stepach. No jak oni sobie chodzą po tym forcie, weszli na fort i odbijają na bok. To cholery jasna, to tak nie powinno działać. Ale udało mi się w końcu ich złapać. Niestety ta kłajpa nie pójdzie, ale wygram tą bitwę. Jeszcze trzeba do transylwania już tutaj skończona. Jest! Przynajmniej utknęli tutaj na forcie, wpieprzając się tak głęboko. Jest! Udało się armii krymskiej pozbyć. O! Widzę, że Osmani zjedli Krym, przesunęli ich stolicę do Azaku, to automatycznie zająłem. Znaczy zjedli Krym, zjedli Krym na Krymie. Tak to się wyrażę. I właśnie przesunęli ich stolicę akurat pod moją okupację. Podoba mi się to. Ale mogę ją zupić do końca, jeszcze bardziej. Ale Krym tutaj w Gruzję się wbił. Nie wiem jakim cudem i po co dokładnie. Ale jest. I trzeba tam niestety wbić. O nie, God is Stefan, król mi zmarł. 2-5-3 się pojawił. Pojawili się pretendenci też przez to. Czy mamy dziedzica? O, dziedzic Foreign Spy Detection, minus 20. Ale to nie jest takie złe, mógł mieć gorszego traita. Mój przynajmniej mam morale teraz, więc... Nie ma zbyt dużego military skilla, ale myślę, że sensownym byłoby wzięcie pójście coś pod morali tutaj, na przykład defensywne idee. Bo by pasowały do jego traita przynajmniej. Krym postanowił być taki dobry i pozbyć się nam pretendentów. Niestety troszkę nam obił armię. Ale to akurat ja strzaniłem, bo wszedłem na nich przez przypadek. Jeżeli oni przeszliby przez Warszawę tak i poszli tutaj, to dopiero bym się zdenerwował. Bo te forty na AI nie działają. Na nas one działają. Na kompa nie, w ogóle. Dobra, Krym mnie denerwuje, a ich prowincje nie są zbyt drogie, więc postanowię to po prostu skończyć. I rozszerzyć się tam na stepy dalej. Wziąć też pieniążki. I Commonwealth się rozszerza w tym kierunku. No to nie jest aż tak drogi kor, jak myślałem. Chociaż 250 to też nie jest mało. A, i tymi trzeba się jeszcze zająć. Można na razie wrócić do bycia pokojowym. Pokojową Rzeczpospolitą na chwilę. A, ale tutaj te Węgry. Trzeba będzie w końcu zrobić z nimi porządek, bo one są i są i nas irytują. Jako, że nasz obecny władca bardzo lubuje się w dyplomacji, zostawię na razie nasz czas pokoju, czasem pokoju, bo mamy troszkę agresywnej do zbicia w różnych miejscach świata. Jeszcze chrę troszkę trzeba zbić, chociaż już tutaj jest prawie zerowe. Ale widzę, Osmanie się obudzili z agresją, to jest większy problem. Więc w takim razie będziemy mieli chwilę pokoju, więc po prostu chwilę skipu czasu i widzimy się już jutro. Jutro. W kolejnym odcinku po prostu, w kolejnym terminie. Na razie, cześć, pa! A na koniec szczególne pozdrowienia dla Iroze, GM20 Pro, Nosacza Krumtuma oraz Gucio333 za wspieranie mojej działalności.